kurna. No. To się nam wydaje. Rodzimy się wolni, a później jesteśmy w kajdanie. Grzesiu. Witam wszystkich zebranych tutaj dzisiaj na marszu, który ma zaznaczyć potrzebę całego naszego społeczeństwa, naszego narodu w obronie demokracji, wolności mediów. Demokracja to prawo każdego z nas do wyboru i nie możemy czuć się ani oszukani, ani oszukiwani, ani nie pomijani w naszych wyborach. Wolność mediów to gwarancja wolnego słowa, to gwarancja wolności każdego z nas osobistej i wszystkich nas jako narodu. Witam najserdeczniej posłów na Sejm Rzeczypospolitej. Panią Marię Nowak, pana Wojciecha Szaramę, pana Piotra Pyzika. Witam serdecznie radnego Michała Wójcika. Witam każdego z państwa, witam panie, witam panów. Pozwolę sobie oddać głos na początek pani poseł Marii Nowak. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj, aby zamanifestować nasze przywiązanie do idei demokracji i do wolnych mediów. Demokracja to ustrój polityczny oparty o trójpodział władzy. W demokracji decyzje podejmuje się wolą większości przy zagwarantowaniu praw mniejszości. Dzisiaj ta idea niejednokrotnie jest wypaczana. Wolne media są potrzebne nam jak woda, jak krew w obiegu człowieka. Wolne media. Bardzo często mówi się, że media to czwarta władza. Rzeczywiście ważne jest, żeby ta czwarta władza była niezależna od władzy tak ustawodawczej, jak i wykonawczej. Bo ta czwarta władza, te wolne media są gwarancją, że rządzący będą stali i służyli demokracji. Nie będą te media zawłaszczać, a ideały demokracji wypaczać. Dzisiaj jesteśmy świadkami, że Platforma Obywatelska z nazwy tylko jest obywatelska. Przykłady sytuacji, w której wola obywateli w ogóle nie jest brana pod uwagę, mogłaby mnożyć bardzo, bardzo wiele. Na to zgody być nie może. Dzisiejsza sytuacja, gdy Platforma potrzebuje obywateli tylko wtedy, gdy są wybory, głosy obywateli manione są obietnicami różnymi. Natomiast tak naprawdę to Platforma z nazwy tylko jest obywatelska i ma tyle wspólnego z tym przemiotnikiem obywatelska, co w czasach PRL-u miała obywatelska milicja. Na to naszej zgody nie ma i być nie może. Panie pośle Wojciechu Szarama, bardzo proszę. Dziękuję. Jeszcze raz witam państwa serdecznie. Chciałem podziękować organizatorom tego marszu, przede wszystkim pani poseł Marii Nowak. Ta inicjatywa jest ważna, jest potrzebna. Takie marsze, spotkania odbywają się w całej Polsce. Chcemy wolnych mediów, chcemy wolnej, demokratycznej Polski. Za parę miesięcy w maju wybory prezydenckie. Prawo i Sprawiedliwość ma doskonałego kandydata, pana Andrzeja Dudę. Zbieramy podpisy na niego, prosimy o poparcie jego. To jest człowiek, który nada nowego impetu, nowy rozwój Polski może zapewnić. Ten marsz jest wołaniem, musicie pójść na wybory, musicie dokonać wyboru. Postawcie w wyborach prezydenckich na Andrzeja Dudę, w wyborach parlamentarnych na Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Piotr. Ja przyjechałem do państwa z Gliwic, niedaleko miasta, w którym mamy pewne problemy. Mówię tu o kopalni Sośnica Makoszowy, o zakładach mechanicznych, Bumar, jedynej w Polsce fabryce, która potrafi robić czołgi, pancerz w ogóle. W dzisiejszych czasach, jak państwo wiecie, jest to zdolność niebywała w naszym kraju. Gdzie jest huta Łabędy, są bardzo poważne problemy pracownicze. Państwo nie poczytacie o tym w mediach, tak zwanych mainstreamowych, dlatego że nie ma tam miejsca na wolność, nie ma tam miejsca na demokrację. Dlatego że są to media
nie nasze, to są media dzisiejszej władzy, władzy Platformy Obywatelskiej i tak zwanego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni Państwo, my to chcemy zmienić i mam nadzieję, że razem to zmienimy, tak jak poseł Szarama powiedział przed chwilą, jeszcze wcześniej pani poseł Maria Nowak, 10 maja wybierając naszego prezydenta Andrzeja Dudę. Natomiast jesienią w wyborach parlamentarnych myślę, że również Prawo i Sprawiedliwość osiągnie na tyle godny wynik, żebyśmy mogli odpowiadać za pewne rozwiązania nie tylko w kraju, ale zwłaszcza tutaj, w tym mieście. Bardzo proszę, pan radny Sejmiku Śląskiego. Szanowni Państwo posłowie, szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Oczywiście Solidarna Polska popiera te akcje, które prowadzi Prawo i Sprawiedliwość i zachęcamy także do głosowania na Andrzeja Dudę. To jest najlepszy w tej chwili kandydat i człowiek, który gwarantuje zmiany po prostu w Polsce. Bardzo się cieszę, że dzisiaj ta demonstracja odbywa się w Świętochłowicach, bo wystarczy przejść się tym deptakiem, żeby zobaczyć, jak miasto może być zdegradowane i jak wygląda prawdziwa Zielona Wyspa. A co do wolności słowa, wolności mediów i demokracji w Polsce, to ja z poziomu Sejmiku Województwa Śląskiego mogę Państwu powiedzieć, że gdyby rzeczywiście były do końca wolne media, to od rana do wieczora na paskach leciałyby różne afery, byłyby różne afery prezentowane, które są w naszym województwie. Że też przypomnę słynną aferę dotyczącą Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Przedsiębiorstwa, które nie zajmowało się wodą, jak jest w nazwie, tylko inwestowało pieniądze publiczne, tak, że kilkaset milionów zostało wyprowadzonych. O tym trzeba mówić. Ile ludzi w województwie wie na ten temat? Kwestia Kolei Śląskich, spółka samorządowa, która tworzona była. Proszę sobie wyobrazić, że niektórzy dziennikarze nie chcieli podejmować tego tematu. Dopiero kiedy CBA się pojawiło, to nagle się okazało, że jest wielka afera. A więc, szanowni Państwo, brakuje demokracji w pełnym tego słowa znaczeniu. Wolnych mediów do końca tak jak chcemy i brakuje dialogu społecznego. Ustawa referendalna, referendum, kwestia wyrzucenia kilku milionów podpisów do kosza. To jest skandal, to jest demokracja, to są wolne media, które o tym mówią od rana do wieczora. Przecież referenda są stosowane w różnych państwach i o tym trzeba mówić. I pamiętajmy, że kropla drąży skałę, a więc tutaj właśnie w Świętochłowicach rozpoczynamy różnego rodzaju spotkania. Właśnie trzeba o tym mówić i Solidarna Polska w całej rozciągłości popiera Prawo i Sprawiedliwość i będziemy razem i zmieńmy to 9 maja. To będzie pierwszy krok, a drugi to już wybory parlamentarne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani poseł, panom posłom, panu radnemu. Aby wybory 10 maja były wyborami wolnymi. Zwracajmy się państwo do wyborów. Proszę państwa, jeszcze raz apelujemy o aktywność obywatelską. Nie zastanówcie się do wyboru, bo ty decydujesz o swoim losie, o losie swoich dzieci, o losie swojego kraju. Proszę Państwa, nasz marsz jest marszem nie tylko wsparcia dla demokracji, nie tylko wsparcia dla wolnych mediów, ale wyglądania demokracji. Żądania wolności mediów. Nasz marsz jest pokazanie, że nie ma zgody Polaków. Andrzej Duda to jest kandydat Rzeczypospolitej, to jest kandydat całego naszego narodu. Prawdziwa alternatywa na rzeczywiste zmiany w naszym kraju. Wystarczy, że Państwo macie świadomość, że zarobki w naszym kraju są na poziomie zasiłku dla bezrobotnych w innych krajach Unii Europejskiej. Że poziom życia w naszym kraju coraz bardziej zmierza ku wschodowi, a nie ku zachodowi. Że poczucie wolności w naszym kraju jest coraz bardziej iluzoryczne. Słuchajcie, podchodzimy teraz pod pomnik, który postawiony w tym miejscu został poświęcony nauczycielom, którzy ginęli w latach okupacji. Ginęli w latach 1939-1945. Ale pamiętając o nauczycielach, obok mamy tablicę, zapisy Bóg, forma ojczyzna. Chcemy oddać hołd wszystkim tym, którzy zginęli w czasie wojny, ale zginęli także w okresie jeszcze już powojennym, po 1945 roku. Niedawno wspominaliśmy żołnierzy wyklętych, bo oni walczyli o wolną ojczyznę, o demokrację i o to, by każdy mógł czuć się w Polsce, że jest
Państwa, edukacja to przyszłość naszego kraju. Edukacja to nasze dzieci, które są uczone zarówno tradycji śląskiej, jak i tradycji polskiej. To jest kontynuacja tego, co rozpoczęło się przed wieloma laty, w 1918 roku. Proszę Państwa, nieprzypadkowo pod tym pomnikiem kończymy nasz marsz, ponieważ troską naszą jest troska o los całego naszego narodu, naszego społeczeństwa, naszej ojczyzny. A takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Ta prawda wyłożona już w XVI wieku jest wciąż boleśnie, coraz boleśniej pod rządami Platformy Obywatelskiej aktualna. Nie pozwólmy się zmanipulować. W maju oddajmy głos na prezydenta Andrzeja Dudę jesienią na Prawo i Sprawiedliwość. To jest gwarancja zmiany, to jest gwarancja wolności, to jest gwarancja, że Polska przetrwa nie tylko formalnie, ale również rzeczywiście dla naszych dzieci, dla naszych ludzi. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szato odbierzemy. Marsz, marsz dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złożyć się z narodem. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy mimo tej niesprzyjającej aury, mimo tego deszczu, ale myślę, że z jakąś taką satysfakcją, że żeśmy spełnili w małym wymiarze, ale nasz obywatelski obowiązek. Dziękuję mediom, dziękuję policji i Straży Miejskiej, która nas tutaj pilotowała. Bardzo, bardzo dziękujemy.